Witam bardzo serdecznie Państwa. Dziękuję, że chcecie ten swój czas poświęcić na to, żeby przejść się, popatrzeć, porozmawiać, być może też poszerzyć swoją wiedzę o to, co dzieje się w mieście, w tej części miasta, w części, która jest objęta projektem rewitalizacji obszarowej. Nie tak dawno spotykaliśmy się na Włókienniczej, poznaję twarze, rozpoznaję twarze, potem było nowe centrum. Teraz spotykamy się właśnie tutaj. Moi współpracownicy nazwali to rewolucja na rewolucji. Może coś w tym jest, bo faktycznie zmieniamy przestrzeń miasta, która, mam nadzieję, pomimo różnych perturbacji, stopniowo pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. Mówię perturbacji, ponieważ stojąc tutaj pamiętam protesty mieszkańców, którzy nie chcieli zupełnie, żeby dotykać tego skwerku, który tutaj był. Jak Państwo widzicie, staraliśmy się jednak pogodzić interes mieszkańców. Mam nadzieję, teraz z perspektywy czasu już widzą tą różnicę, widzą ilość kwiatów, które tutaj zostały zasadzone, pięknych hortensji, drzew. Tu idąc z sympatycznym panem, który mi towarzyszył, mówi, że te drzewa, ja przyznam, że tego jakoś nie załapałam w okresie wiosennym, że one przepięknie kwitną na różowo, więc faktycznie ta przestrzeń zmieniła się do poznania nie tylko dla nas, którzy tędy przechodzimy, śpiesząc się do pracy, idąc na spotkanie czy do szkoły, ale przede wszystkim również dla mieszkańców tej okolicy. Wiem, że trudno jest żyć na gigantycznym placu budowy, bo jesteśmy na jednym gigantycznym placu budowy, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie dziś, to jutro może być już zupełnie inne. W związku z czym staramy się wykorzystać te środki, które pozyskaliśmy z funduszy unijnych i staramy się jak najlepiej je zainwestować tak, żeby nie tylko polepszać jakość infrastruktury miejskiej, bo przecież pieniądze zainwestowane w remont, dzisiaj rozmawiamy o rewolucji Pruchnika, która jest naturalną kontynuacją za ulicą Piotrkowską tejże samej ulicy, na tym odcinku pokazuje, jak wielkie zmiany tu poczyniliśmy. My może tego nie widzimy tak naocznie, bo teraz jest jezdnia równa, są wyniesione przystanki, są chodniki, jest zieleń, ale tu były praktycznie wymiana całych instalacji podziemnych, które tutaj się mieszczą. Możliwość podłączenia do ciepła systemowego, to są instalacje i związane z dostępem do energii i przede wszystkim wodno-kanalizacyjne, które też czekały na swoje 5 minut, żeby właśnie w tym momencie przeobrazić się i dać szansę na zupełnie inną, przede wszystkim jakość dostępu również i do tych mediów, które są podstawowe, żeby normalnie móc zacząć myśleć o życiu we współczesnym świecie, a nie XIX-wiecznym, bo jak zawodne też Państwo mówić, wiecie, tego nie muszę tłumaczyć, że no, infrastruktura wewnątrz, szczególnie śródmieścia miasta, Stare Bałuty, Stare Widzew, to są budynki i infrastruktura pamiętające czasy słusznie minione, czyli nawet nie XX wiek, ale i XIX wiek, bo jak chodzę po budynkach, to część z nich, te, które powstawały na przełomie XIX i XX wieku, to jednak były budynki, które praktycznie część z nich nie była w ogóle remontowana przez te lata. To zobaczcie Państwo, jaki to jest okres czasu, który niestety minął bezpowrotnie i który w tej chwili nadszarpnął, i to znacznie, zębem czasu, piękne niekiedy, piękne, eklektyczne budynki, jak tutaj, które widzimy za naszymi plecami. I przede wszystkim niektórym z nich nie dał szans, jak w przypadku naszej kamienicy przy rewolucji 31, która, jak wiecie, w trakcie remontu po prostu nie wytrzymała pracy i budynek po prostu, mówiąc kolokwialnie, zawalił się na szczęście, nie czyniąc nikomu krzywdy, powodując jedno, że musimy zrobić od początku projekt i wybudować budynek od nowa. W związku z czym to wszystko jest w czasie, to wszystko trwa. Podobne perturbacje przeżywał kolejny budynek w ciągu, bo jednak Łódź budowała się na zakładkę. Proszę Państwa, czyli tak, jak ktoś wybudował jedno piętro, to sąsiad obok wybudował drugie piętro, o piętro wyżej, nachodzące jak gdyby na piętro sąsiada. W związku z czym te budynki zakładają się niekiedy, nie mają osobnych osobnych ścian, na których oparte są stropy, tylko często one przenikają między siebie, w związku z czym tym bardziej ruszenie jednej struktury, jednego budynku może powodować perturbacje kolejnych. I tak się stało niestety tutaj w tym wypadku. W tej chwili szczęśliwie wykonawca robót na rewolucji 29 ma już wszystkie uzgodnienia, buduje, odbudowuje to, co częściowo uległo zniszczeniu na skutek zawalenia 31 praktycznie. Bo tak można powiedzieć, bo były to budynki zespolone i powiązane. A mam nadzieję, niebawem otrzymamy projekt na 31 i będziemy odbudowywać również tą kamienicę.
rewolucji to również ciąg budynków 13, 15, 17, które są poddawane jak gdyby kompleksowo rewitalizacji. Są to, raz jeszcze przypominam, są to pełne rewitalizacje, czyli od praktycznie fundamentów po stropy, wieńczące i dach, czyli praktycznie wymiana wszystkiego, co jest wymagane przepisami prawa, tak żeby odbudowany budynek przetrwał kolejne, mam nadzieję, wieki, nie tylko kilkadziesiąt lat, ale wieki. Chcemy to robić porządnie, chcemy, żeby te budynki przetrwały, bo to jest nasze dziedzictwo, nasza historia i nasza tradycja, czyli rzecz najważniejsza, bo zawsze skądś musimy pochodzić i jeżeli mamy tą tożsamość i wiążemy się z tym miejscem, które jest naszym miejscem na ziemi, to inaczej patrzymy na jego przeszłość, teraźniejszość i przede wszystkim na przyszłość. Chcemy fajnej przyszłości, ale jesteśmy pomni na tradycję i na to, co nasi przodkowie w tym miejscu również robili. Szanowni Państwo, cóż jeszcze? Rewolucji to przede wszystkim poza całą kompleksową wymianą infrastruktury podziemnej, czyli sieciowej, to również zieleń, która, ja nie wiem, ja osobiście nie pamiętam na drzew na ulicy Rewolucji czy Pruchnika. W tej chwili te drzewa są. Mam nadzieję, że będą się rozrastały, będą cieszyły oko, ale przede wszystkim będą dawały to, co jest najistotniejsze, czyli życie, bo jednak drzewa to życie, że to jest to, co potrzebne nam jest, nie tylko z punktów wizerunkowych, bo pięknie jest mieć za oknem zieleń bujną, ale przede wszystkim z punktów przyziemnych, czyli tlenu i absorpcji zanieczyszczeń, które najlepiej pochłaniają, jakby nie patrzeć, właśnie zieleń, to ta zieleń wysoka, aczkolwiek dla oka i dla polepszenia jakości życia inwestujemy również tą zieleń niską. Widzicie Państwo bardzo duże ilości bylin. Nie wszystkie inwestycje, za co muszę przeprosić, są trafione, bo okazało się, że jednak bukszpan nie sprawdza się zupełnie z uwagi na ćmę, która atakuje i żadne opryski praktycznie nie dają rady temu stworzonku, które opanowało w tej chwili bukszpan nie tylko w Łodzi, ale w innych miastach. Ale staramy się cały czas patrzeć, analizować, zastępować to innymi sadzonkami, innymi roślinami, które są jeszcze bardziej odporne na życie w mieście, bo jednak, żeby żyć w mieście, rozwijać się, funkcjonować w sensie również szaty roślinnej, to trzeba mieć jedno w tyle głowy, że musi być odporne na wszelkiego typu zanieczyszczenia i różnego typu przeciwności, również związane ze światem innym niż ten, do którego przywykliśmy, bo przecież ciepło, które jest, powoduje, że inne rodzaje owadów, inne rodzaje wszelkiego typu chorób, które nigdy wcześniej nie występowały w naszej strefie klimatycznej, one w tej chwili niestety do nas docierają. I zanim znajdziemy na nich sposób, w sensie również i rozpoznamy je dokładnie, jak z nimi walczyć, jak wspomagać naszą roślinność, żeby była praktycznie tak piękna jak tu, bo tu akurat widzimy naprawdę okazałe piękne drzewa i roślinność tu się ma dobrze, to jednak musimy trochę zapoznać się z tym światem innym niż do tego, którego nauczyliśmy się i przywykliśmy. Szanowni Państwo, co jeszcze? Jeśli można, to poproszę panią dyrektor, która, ja nie chcę pomylić faktów i cyfr, bo pani dyrektor to ma w głowie, jakie są nakłady na tę część przebudowy, którą tutaj zainwestowaliśmy, czyli ulice Rewolucji i Pruchnika, bo one są jak gdyby połączone, są w jednym zadaniu inwestycyjnym, nakłady związane z tymi wszystkimi przebudowami, jak oczywiście również remonty kamienic, które tutaj na tym odcinku mają miejsce. Pani dyrektor, bardzo proszę. Pani dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, ci, którzy jeszcze nie znają, pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik, bardzo prosimy. 8,5 miliona droga, trzy budynki 13, 15, 17, 21 milionów. Budynek Rewolucji 29, 9 milionów 900. No, proszę Państwa, te sumy, może inaczej, ja już się przyzwyczaiłam do tych liczb, ale dla zwykłego śmiertelnika, jak nie pełniłam tej funkcji, to są wartości, które mnie w światopoglądzie moim się nie mieszczą, bo to są ekstremalne wartości, no ale niestety podajemy to, żeby Państwu uzmysłowić, jak to jest olbrzymi wydatek dla miasta. Co robimy, żeby faktycznie przywrócić tą część miasta nam, obywatelom, wszystkim mieszkańcom i podziękować Państwu, bo to jest z Waszych podatków, po części nasz udział własny to Wy. Także bardzo dziękujemy, to Wasz budżet i z Waszych podatków to wszystko robimy. I dziękujemy za to, że mamy tą możliwość. Bardzo Państwu dziękuję, naprawdę. Ja rozumiem, że dzisiaj Pan Krzysztof nas widzimy z Panem Krzysztofem.
Krzysztofem. Bardzo prosimy. Tak, teraz bardzo proszę. Nie, nie. Jeszcze jedna rzecz, gorąca prośba, ponieważ ulica jest już otwarta, jest udostępniona do ruchu, to gorąca prośba, żebyśmy naprawdę szli chodnikiem i uważali. To tylko ta moja prośba, to już nie jest plac budowy, to nie jest zamknięta przestrzeń, gdzie jest ograniczony ruch, tylko to jest normalnie dopuszczona już do ruchu ulica, gdzie odbywa się i transport publiczny i jeżdżą samochody, także bardzo prosimy po chodniku i uważnie, bardzo proszę. To idziemy kochać. On po prostu inaczej nasiąka jak worki tam wszystko, później już wyczyścić tego się nie da, niestety. A ja chodziłam jest tak jedno. Tam tramwaje wszystkie jeżdżą takie wysokie. Bo na razie nie jest jeszcze nieprzebudowana sieć. Jak będziemy mieli drogi dostosowane, to tak, to chcemy. Tak, wiem, szczególnie na te starsze osiedla. Wspaniale. Bardzo nam zależy udzielnego środowiska, bo nie ma zrobić tak nie wiedzieć. To chciałam zapytać, ale przede wszystkim czapka z głowy. I ja widzę, że nie tylko, że z różnych krajów młodzianie obserwują to miejsce. Po prostu wszyscy są zachwyceni. Staramy się zmieniać, co możemy. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście, bardzo proszę. Staramy się zmieniać, ale nie jest to... Bardzo proszę. Remonty wszystkich ulic przyległych, tak jak właśnie więc rewolucji czy Prównika, którą tu widzimy. Wszędzie posadziliśmy drzewa, wszędzie posadziliśmy zieleń, wszędzie remontujemy chodniki, tak żeby faktycznie ta przestrzeń była bezpieczna, wygodna do przemieszczania się i przede wszystkim przekonaliśmy się w jednym, że jeżeli wyremontowaliśmy przestrzeń ulicy, to nawet jeżeli budynki jeszcze nie są w pełni wyremontowane, akurat na tych ulicach, które są, wszystkie, które są miejskie, zostały poddane rewitalizacji, część przechodząc widzieliśmy, ona jeszcze trwa. W związku z czym pozostałe są już albo wspólnotowe, albo w rękach prywatnych, ale na to, czy dane osoby wyremontują i kiedy, niestety nie mamy wpływu. My możemy oczywiście stosować zachęty, zapraszać, są różnego typu programy, do których i wspólnoty, i prywatne właścicieli zachęcamy do aplikowania. Mamy nadzieję również, że w nowej perspektywie pojawią się kolejne środki, gdzie i prywatne osoby, i wspólnoty będą mogły aplikować tak, żeby jednak przeprowadzić te remonty, bo wiecie Państwo, że remont ewidencyjnej czy zabytkowej kamienicy to są zupełnie inne koszty niż prosty remont, zważywszy, że większość tych budynków czekała na swoje 5 minut długie, długie lata i w niektórych przypadkach nadal jeszcze czeka. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ale w czym rzecz? Jeżeli robimy przestrzeń ulicy, czyli robimy chodnik, sadzimy zieleń, sadzimy drzewa, to wtedy już też nie szpeczą tak te mury, które są wzdłuż. Już one są trochę przysłonięte, już inaczej czujemy się w innym miejscu. One oczywiście nie zmieniają jakości życia dla mieszkańców, którzy mieszkają w nich, ale mam nadzieję, że z czasem również i to ulegnie zmianie i zdecydowanej poprawie. Szanowni Państwo, przejdziemy się teraz jeszcze chwilkę do Placu Wolności. Tam opowiem, co będzie się działo. Myślę, że część z Państwa już to przeczytała, zobaczyła, jak ma wyglądać nowy Plac Wolności. Bardzo długo trwał ten moment, bo faktycznie po wyremontowaniu Piotrkowskiej, która zmieniła się już ładnych parę lat temu, bo chyba w 14 kończyliśmy remont ulicy Piotrkowskiej, próbowaliśmy wtedy rozstrzygnąć przetarg na remont Placu Wolności. Okazało się, że środki, które mieliśmy przeznaczone na ten remont, były niewspółmierne z przetargami, które pokazywały zupełnie inne kwoty. A powiem Wam, że z perspektywy czasu ja się z tego bardzo cieszę, że się nie zdecydowaliśmy, bo w tej chwili podjęliśmy zupełnie inne decyzje. W tej chwili Plac Wolności, poza tą funkcją, którą ma do tej pory komunikacyjną w części, czy przede wszystkim również taką miejscem, które chciałabym, żeby było miejscem spotkań, bo jednak jest to historyczna część naszego miasta i bardzo ważny element historii naszego miasta, stanie się, mam nadzieję, piękną przestrzenią, której wszyscy będziemy chcieli, niezależnie od warunków pogodowych, bo tam będzie po prostu zieleń. Będzie zielono, będzie pięknie, będą ławki, będzie można normalnie spędzić czas, niezależnie od aury, która jak widać zmienia się dosyć intensywnie.
i będzie to przestrzeń, która też będzie mogła być w prosty sposób zagospodarowana na wszelkiego typu eventy, typu jarmarki. Wreszcie będzie taka przestrzeń, którą nie będziemy musieli ciągnąć przewodów, podłączeń. Tam będzie wszystko już zaprojektowane, tak żeby różne imprezy również w tej przestrzeni mogły się odbywać. A teraz poprosimy na chwileczkę, przejdziemy. Za chwilę będzie wyglądało już zupełnie inaczej. Przede wszystkim najpierw będzie znowu remont i uciążliwości, za co przepraszam. No ale niestety inaczej tego się nie da. Tak jak wspomniałam, na szczęście, teraz z perspektywy czasu mówię, że na szczęście, wykonaliśmy projektu, który był pierwotny z chwilą, kiedy robiliśmy ulicę Piotrkowską. Czyli olbrzymi plac, plac zebrań, ale tak trochę z mniejszą ilością zieleni. Była też zieleń, ale była zdecydowanie w mniejszej ilości. W tej chwili postanowiliśmy, zmieniło się zupełnie i oczekiwania społeczne, czego bardzo się cieszę, ale nasze postrzeganie świata myślę, że bardzo się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich nawet 3 lat, o 5 nie wspomnę, bo ten proces się zmienia i bardzo szybko następuje. Doceniamy to, że chcemy żyć w zgodzie z naturą, bo uważam, że to jest podstawa. Potrzebujemy normalności, potrzebujemy przede wszystkim zieleni wokół, potrzebujemy dbałości o tą przestrzeń, dbałości o klimat, bo że on się zmienia, to wszyscy już odczuwamy. No, teraz już chyba nie ma nikogo, kto powie, że się klimat nie zmienia. Zmienia się. W związku z czym, proszę Państwa, decyzje zapadły inne. W tej chwili mamy już odebrany projekt, ukończony projekt, który mówi, że w tym miejscu, poza tym, że pomnik zostaje w miejscu, w którym jest, wejście do Muzeum Dętki zostaje. Będzie oczywiście postawiony tam odpowiedni pawilon klimatyzowany, gdzie będzie można poczekać, gdzie będzie faktycznie wejście całoroczne, gdzie będzie można tą przestrzeń zwiedzać nie tylko przy okazji dobrej pogody, ale praktycznie o każdej pogodzie. Czyli ten plac będzie placem zielonym. Będzie tu bardzo dużo drzew, będzie bardzo dużo zieleni niskopiennej. Będzie oczywiście i chodniki, będą ławki, będzie przestrzeń dedykowana również osobom, które będą chciały tutaj przyjść i spędzić czas. To, co bardzo istotne, Szanowni Państwo, ruch zostanie praktycznie zrealizowany tylko na północnej części Placu Wolności, czyli od tej strony będzie typowy przestrzeń tylko i wyłącznie dla pieszych. Oczywiście będą rowery, bo one są integralną częścią naszego życia, ale od momentu remontu tramwaje pojadą tylko i wyłącznie po tej północnej części Placu Wolności. Żeby zapewnić to, co jest bardzo istotne, bo jak Państwo wiecie, często ta pętla stanowiła też takie miejsce zawrotu, jeżeli trzeba była awaria czy cokolwiek w tramwaju skierować go, żeby to zapewnić, jest realizowany w ramach przebudowy ulicy Północnej Ogrodowej, jest realizowany skręt z Nowomiejskiej w prawo, tak żeby można było wykorzystać tą krańcówkę, która jest przy przystanku Architektura, czyli dawnej krańcówce tej pierwotnej w Parku Staromiejskim, który też będzie się zmieniał. Proszę Państwa, znajdujemy się w szczególnym miejscu, bo to jest ratusz miejski. Jak Państwo wiecie bądź nie, ten ratusz jest już własnością miasta. Po wielu latach odzyskaliśmy własność, ale nie odzyskaliśmy jeszcze w sensie możliwości udostępnienia, ponieważ dokonaliśmy zamiany między Skarbem Państwa, Archiwum Państwowym, a naszym mieniem, czyli mieniem majątku miasta. I daliśmy działkę, na której Archiwum Państwowe będzie budowało swoje nowoczesne archiwum. Natomiast ten budynek będziemy mogli odzyskać. Moim marzeniem, nie wiem jak postąpią radni, ale moim marzeniem jest tutaj, żeby zrobić pałac ślubów, bo nie mamy pięknego pałacu ślubów. Pałac ślubów ożywiłby przede wszystkim tą przestrzeń. Byłoby po co tu przyjeżdżać, czego sobie i wszystkim innym życzę. Żeby była przestrzeń do faktycznie godnego i fajnego, że tak powiem, no, przeżywania tego momentu życia, kiedy, jeżeli zdecydujemy się na ślub cywilny, żebyśmy mogli tutaj ten ślub zrealizować. Drugi budynek, który jak Państwo widzicie, wygląda też nieciekawie. Za chwilę się wszystko zmieni, za chwilę będzie przeprowadzony już praktycznie na dniach, bo od sierpnia, jeśli się nie mylę,
pani dyrektor, tak? Kiedy wchodzimy na budynek? Właśnie dzisiaj. Dzisiaj weszliśmy, proszę państwa, i to jest dobra wiadomość. Remontujemy. Zaczęliśmy od tego, co jest najistotniejsze, czyli całej elewacyjnej kwestii, czyli wymiany okien, całej remontu sypiącej się elewacji, prześwitu bramowego. Jak wiecie, tędy możemy wejść do przepięknego pasażu Róży, w związku z czym sukcesywnie cały ten budynek będzie poddany rewitalizacji. W związku z czym myślę, że praktycznie z niewielkimi wyjątkami, bo mamy problem jeszcze z dwoma kamienicami, które nie odzyskały jakiejś świetności, Plac Wolności nie tylko w aspekcie infrastruktury placowej jako takiej, ale również infrastruktury wokół, uzyska zupełnie inny obraz i myślę, że będzie takim miejscem, gdzie będziemy już teraz chcieli przychodzić. Przeobrażony, nie wiem, czy państwo sobie przypominacie Kościół Świętego Ducha, jak wyglądał. Był w opłakanym stanie, my się baliśmy, że te piękne wieżyce spadną za chwilę, bo one już groziły zawaleniem. Udało się wspólnie z kurią, przekazując część środków w ramach naszych środków, które posiadamy na remonty czy wkłady w rewitalizację budynków zabytkowych przeznaczyć. Widać, że ten jeden z najstarszych, czy najstarszych tej części kościołów został już w tej chwili uratowany, bo to jest najważniejsze. Również na pewno państwo widzicie, może tego nie widać tu z zewnątrz, ale wewnątrz trwają olbrzymie prace związane z Muzeum Etnograficznym, które jest też rozbudowywane od środka. Tam jest olbrzymi proces inwestycyjny trwający, w związku z czym nie wiem, czy mam nadzieję również elewacja będzie w jakiś sposób też jeszcze, że tak powiem, odświeżona, bo ona nie wygląda źle. Spacerze będziemy rozmawiali. Kiedy przetarg, pani dyrektor? Ogłoszony, czekamy na wybór wykonawcy. Od 2 tygodni wisi już przetarg, także myślę, że to jest przetarg chyba 50 czy 40-parodniowy. Bo proszę państwa, tutaj też trzeba, czyli przetarg idzie, mam nadzieję, że niebawem wyłonimy wykonawcę. W tej chwili już za chwilę puścimy archeologów, bo Uniwersytet Łódzki poprosił, Wydział Archeologii poprosił nas bardzo o to, żeby mógł to miejsce, jedno z najstarszych, bądź najstarsze w Łodzi, prowadzić swoje ekipy, żeby zdiagnozowały to, co mamy w tym miejscu, czy są jakieś skarby. W cudzysłowie i dosłownie, bo dla nas skarbem jest każdy piękny obiekt, który gdzieś zachował się poniżej gruntu, gdzieś tam funkcjonuje, który przywróci nam przede wszystkim pamięci tego miejsca. Także archeolodzy za chwileczkę wejdą, najpierw będą prace archeologiczne, później wykonawca wejdzie na teren i też dużo zieleni. Tym razem zachowana też w części płyta, bo żeby było też miejsce spotkań, bo jest to jednak plac, więc chcemy ten plac w jakimś zakresie też zachować. No i mam nadzieję również też mała architektura, która pozwoli, żeby tam prowadzić działalność również z zakresu takich nietuzinkowych targów staroci, targów kwiatów czy innych, ale takich, które funkcjonują tylko w określonych godzinach, później zabierają wszystkie rzeczy i zostaje piękna przestrzeń dla mieszkańców, żeby mogli tam spędzać czas. Jaki jest czas przewidziany na przebudowę? Proszę państwa, wszystko musimy skończyć i rozliczyć do końca 2023 roku. To wszystko zależy od zakresu pracy. Jeśli chodzi o Plac Wolności, to przewidujemy ile do półtora roku na przebudowę placu całego, no bo tu jest duża inwestycja torowo-sieciowa, jeśli chodzi o całą wymianę infrastruktury torowo-sieciowej, tramwajowej, w związku z czym tu same te przebudowy, jak również infrastruktury podziemnej. Ja o tym nie wspomniałam, ale proszę państwa, przy wszystkich inwestycjach dotyczących zieleni, my wszędzie umieszczamy już sztuczne nawadnianie. Czyli są czujniki wilgotności, które uruchamiają nawadnianie, są wszędzie położone rurki, które z chwilą, kiedy aura nie sprzyja, żeby ta roślinność przetrwała jednak w zmieniającym się bardzo klimacie, są od razu włączane sztuczne nawadnianie i myśl tutaj będzie identycznie, czyli tu wszędzie, tam gdzie będą posadzone rośliny, zieleń, będą całe systemy nawadniania rozłożone, więc to jest kwestia dużej inwestycji infrastrukturalnej, która też będzie tutaj się działa. To jest też również podłączanie tam, gdzie będzie jeszcze, które z budynków nie są podłączone do ciepła miejskiego, czy rozprowadzanie dalej, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale praktycznie wspólnie z nami łódzki dostawca ciepła, czyli Veolia, dostała dofinansowanie ze środków unijnych na rozbudowę sieci ciepłowniczej w centrum miasta, bo może państwo wiecie bądź nie, nie wszędzie był dostęp do sieci miejskiej. W wielu, wielu rejonach, tych przede wszystkim centralnych, nie było zupełnie możliwości podłączenia do sieci miejskiej cieplnej. No i w tej chwili ta możliwość się pojawiła. Wszędzie Veolia tą sieć miejską kładzie w centrum miasta.
to jest dla mnie najważniejsze, bo dzięki temu likwidujemy indywidualne źródła ciepła, czyli nasze kopciuchy, co jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia osób, które musiały ten węgiel nieraz na trzecie, czwarte piętro kamienicy wnosić, ale przede wszystkim z punktu widzenia również jakości powietrza, bo to są te zanieczyszczenia, które najbardziej nas, mówiąc kolokwialnie, zabijają i trują. Jakie dotyczy Starego Rynku? Swego kilka lat wstecz była mowa o tym, żeby tam powstał pomnik Jagiełły. Czy jest to w dalszym ciągu rozpatrywane, czy Proszę nie? Państwa, jest rozpatrywane. Ja nie chcę zdradzać, bo nie jestem upoważniona, ale prowadzę rozmowy na ten temat i jest taka możliwość. Myślę, że on by był piękny, jeżeli uda się to zrealizować. W skarbcach Babelu jest oryginalne popiersie, czyli twarz pośmiertny Władysława Jagiełły. Jeżeli uda nam się uzyskać możliwość odlewu, to myślę, że to by był najpiękniejsza Takie były kiedyś założenia. Żeby tutaj właśnie na postumencie to popiersie Jagiełły stanęło. Rewitalizacja temu nie przeszkadza, wprost przeciwnie, ona może tylko to popiersie uzupełnić i w jakiś sposób ubarwić to miejsce. Jak Państwo też zapewne wiecie, a może jeżeli nie, to ja zapraszam gorąco w naszym Muzeum Miasta Pałacu Poznańskich. Jest w tej chwili wyłożony do publicznego wzglądu najstarszy dokument dotyczący lokowania miasta. Ja przyznam, że dla mnie zrobił on wrażenie olbrzymie, bo czułam dreszcz. To jest dokument z 1433 roku, podpisany przez króla Władysława Jagiełłę. Dokument jest oryginalny, sprawdzony przez wszystkie możliwe służby i przede wszystkim naukowców, którzy go sprawdzili pod tym względem. Dokument, który zagubił się i przez 100 lat przeszło, był w prywatnych rękach osoby zupełnie do tego nieuprawnionej, ale która na szczęście przez przypadek i jego spadkobiercy, tej osoby, znalazły ten dokument i zdecydowały się przekazać właścicielowi, czyli biskupstwu, arcybiskupowi włocławskiemu. No, zobaczymy, czy uda nam się przekonać arcybiskupa włocławskiego, żeby ten dokument został u nas troszeczkę dłużej, a może i na zawsze. Jest to bardzo cenny, niesamowity dokument, który mówi już o tym, to nie jest lokowanie bezpośrednio, bo ten dokument zaginął z 1423 roku, ale ten mówi już o budowaniu jak gdyby struktur zarządzania miastem, czyli oddania władzy sądowniczej, kupieckiej, czyli możliwości rozporządzania gruntami, sprzedaży tych gruntów i tak dalej, i zarządzania tą przestrzenią tej miejscowości, która zwie się Łódź. Ja zachęcam, żebyście Państwo również udali się właśnie i zobaczyli ten dokument. Naprawdę, wierzcie mi, że ja czułam ten dreszcz, kiedy mogłam na niego patrzeć. On oczywiście jest w strzeżonej specjalnie gablocie, ale warto zobaczyć, bo to jest nasza historia. Taka cudowna historia budowania Łodzi. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma żadnych pytań, to ja raz jeszcze bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy spacer. Zapraszam. Ja przede wszystkim za każdym razem będę Wam dozgonnie wdzięczna za to, że dzięki Wam, dzięki temu, że tu mieszkacie, dzięki Waszym podatkom możemy wspólnie zmieniać Łódź. To Wasza olbrzymia zasługa i to są dla Was pokłon i dla Was serdeczne podziękowania za wszystko. Dziękuję.